idzie na rekord. Siemanko, niedzielny, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam wszystkich w już czwartym odcinku w serii, w której sprawdzą maksy od różnych ciekawych ludzi ze świata sportu oraz z YouTube'a. No i w odpowiedzi na wasze komentarze pisaliście właśnie, żeby zaprosić Doris. Także specjalnie na wasze zamówienie, drodzy widzowie, jest Doris. Siemanko. I zobaczymy, jak to będzie, bo ktoś mi napisał taki złośliwy komentarz, że niby Doris zrobi więcej metrów ode mnie w 2 minuty. Zobaczymy, jak to będzie. Podejdźmy może tam najpierw do tej tablicy. Sprawdźmy, co tam właśnie już się wydarzyło. Jak oglądaliście ostatnie odcinki, to pewnie wiecie, że to właśnie mi na razie udało się najwięcej metrów zrobić, czyli 70 metrów w 2 minuty. A na drugim miejscu jest właściciel dużo dłuższych rąk, czyli Wojciech Sobierajski. No i dalej tak jak widać, nie? Doris, jak myślisz, na którym miejscu się tu widzisz? No ja zawsze celuję wysoko. Patrz, na sam szczyt. Ale się stresuję, jakbym szła po rekord świata. Dobrze, może ci to przeszkodzi, nie? Albo i nie. Albo i podkręci. Zrzeszył moich fanów. Banot, co to jest za bluza? Ten taki miś. To jest bluza, proszę o ciebie, marki MTS. Czyli w skrócie, my to sukces. I możecie sobie zakupić te ubrania z kodem rabatowym BNT10. Ciepło w tym misiu. Teraz jeszcze tylko kilka faktów. Doris, jak waga wygląda twoja? Ile ważysz? Poniżej 60. Poniżej 60 kilo. Może nie wszyscy wiedzą, ale pewnie wszyscy, ale jakby nie wszyscy wiedzieli, to czym się zajmujesz? Co lubisz robić? Zajmuję się sportami przeszkodowymi, ninja przede wszystkim. No, ja lubię często wchodzić z tobą na jakieś wyższe obiekty. To prawda, potwierdzam. No ale, a jak treningi co? Robisz dużo cardio też, nie? Robię cardio, wytrzymałość, siłę, wszystko. No i to właśnie ciekawe, nie? Jak się to przełoży na ta drabina. Żeby nie przedłużać, my już jesteśmy po pierwszych testach na tej drabinie. Doris została zapoznana z tym sprzętem, wie na czym to polega wszystko. Zabieram mi wdech w piersi. Poczekać. Muszę się skupić totalnie. Możesz mi mówić 30, 30, a potem już tak co 15, co 20 sekund. Dobra, i metry też ci będę krzyczał, tak? No możesz. Dobra, to na 3. Raz. Mogę trzymać tu sobie, tak? Możesz. Raz, 2, 3. Dawaj, wskakuj, wskakuj, tak? Wskakuj, możesz kontynuować, tak. Zwolnij to, zwolnij. Dawaj, dawaj, wskakuj. Łydy mnie odcięło. Nogi ci odcięło? Równe 50 było. No. Powiem, to było tempo na rekord. Odcięło ci nogi, ty, a przecież, ale tlen jeszcze masz. Nie no, tlen to easy. Patrz, ona normalnie mówi. Jesteś niesamowita. Te tempo, jakbyś to utrzymała, zrobiłabyś 80 metrów. Natomiast zrobiłaś 50 w minutę 25. Myślę, że to powinna być dobra lekcja pokory dla Doroty. Dorota właśnie teraz próbuje zrobić porządek ze swoją łydką, z tyraną po całym tygodniu treningów. No i bez wymówek za moment podejmiemy kolejną próbę. Na 3. Raz, 2, 3.
półtorej minuty! Minuta 50! 5, 4, 3, 2, 1, stop! 60 metrów. Nie no, brawo. Brawo, brawo. I ona jak nic, nie? I co, jak ta twoja łydka? Nie no, łydki spuchnięte. 60 metrów, zajebiście. Słabo. 60 metrów, no 20 pięter w 2 minuty. Ona mówi, że słabo, nie? Ja ogólnie, no ja jest pod wrażeniem, bo mnie po tych 2 minutach po prostu rozkładło. No wszyscy tu leżeli na ziemi po tych 2 minutach. Doris nie leży na ziemi i jest niezadowolona z mojego wyniku. Piszcie w komentarzach, jak wam się podobało te 60 metrów. Poprawię. No łydka cały czas doskwierała od początku. Myślisz, że mogłabyś jeszcze to tempo podkręcić? Tak. No ale czasem nie można. Dobra, wiesz co, zawsze możesz wrócić tutaj jeszcze i poprawić ten czas. Tu było dzisiaj 60,5 metra i zostawimy to na razie. Zostawimy, tak? No. Doris, mały Herkulesie, pokonałaś właśnie tu 3 dorosłych, silnych mężczyzn. I wskakujesz tym samym na 4. miejsce. Więc teraz Doris jest na 4. miejscu, ale jak wróci następnym razem, to będzie być może nawet na 1. Głośnik firmy Lamax, a tu szum miasta, chyba jakieś Chicago. Odpalamy sobie, żeby się bardziej wczuć w rola. No i teraz właśnie przechodzimy do tego, co koty, pająki lubią najbardziej, czyli symulator wieżowca 4. Doris, takie wskazówki, że jak zaczynasz z prawej nogi, rękę dajesz i tu noga, nie? Wchodzisz, pyk i zdobywasz wysokość nogami. To musisz uważać, żeby za szybko tej nogi tu nie wypuścić, no. Bo patrz, co ci się zrobi, widzisz? Mhm. To tak tyle pokrótce. Chociaż to ja tu będę Doris tłumaczył, jak Doris tu już właśnie skakała po tych trudniejszych nawet trenażerach. Ile wtedy robiłaś? 20 pięter nie chyba, wiem, nie? Robiliśmy. Razem robiliśmy. Robiliśmy 20 pięter wtedy. I wtedy ci zajebiście poszło. Na tej cienkiej listwie, w butach do wspinaczki. Ile wisieliśmy wtedy na ścianie? Koło 30 minut to trwało. Tylko, że tu wiadomo, tu trudniej było, nie? Na tej małej listwie. No i dobra. Celujemy w 10 pięter. Mhm. Gotowa? Mhm. Czas, start. Ciekawostka, inna technika niż można było zauważyć u pozostałych zawodników. Pierwsze piętro. Drugie piętro. Trzeci. Drugie piętro. Trzecie piętro. Doris, więcej kroczków na rozpieraczce rób, wiesz? Jak do góry wchodzisz? Jak więcej kroczków? No, dawaj tu. Wyżej podchodź na rozpieraczce, jeszcze wyżej. Za szybko te nogi wskakują, wiesz? I troszkę ci brakuje zasięgu, ale dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czwarte piętro bez zatrzymania. I to taką trudniejszą techniką moim zdaniem, bo ona robi normalnie przecież podciągnięcia na tej listwie. Gdzie normalnie jak ją na przykład właża, to ja mam cały czas proste łokcie. I dzięki temu oszczędzam biceps. Doris, proszę bardzo, jak tu musi skatować bicepsa, więc jakby dla niej to jest trochę trudniejsze. Mało tego. Ona jest o wiele mniejsza.
Piąte piętro. Połowa. No liczę to wiele mniejsza, ma mniejsze krótsze ręce, przez co ten rozstaw dla niej jest większy po prostu i jest to trudniejsze, bo czym większy rozstaw szyn, tym trudniejsza jest ta rozpieraczka, trzeba większy szwagat zrobić, ręce nie mają takiego zasięgu wtedy i jest to po prostu trudniejsze, więc czym większy zawodnik, tym ma łatwiej na tym samym rozstawie, nie? Troszkę mi ta technika się kojarzy z techniką, którą stosował Alan Robert w czasie wspinaczki na wieżowiec Total w Paryżu. On też właził tam na początku, że podnosił się tak na bicach, a później uzupełniał to rozpieraczką. Szóste piętro. Jaki czas? 3 minuty. O kurde. Wiesz co? Zrobisz jeszcze jedno piętro i już skakujesz na trzecie miejsce. Nie no, myślę, że ukończę. Co kończysz? Ukończę 10 pięter. No, ale spokojnie zrobisz dyszkę. Spokojnie zrobisz dyszkę, ale wystarczy ci już tylko jedno piętro, żeby dostać się na trzecie miejsce, czyli na podium, nie? Siódme. Paleciok zrobił też 7 pięter, ale w ponad 4 minuty. Jak czujesz zmęczenie? No trochę wchodzi, no. Ale co, przed ramię, czy... No bo tlen na pewno nie, nie? No nie. Trochę na przedramię, no. No to jednak jest... podciągnięcie i jeszcze potem negatyw robię, nie? No, ja właśnie to zauważyłem. I palce. Mhm. To jednak jest na palce. No. Siódme, tak? Piętro. Dobra. Lecisz jeszcze 2. Przysiadł. Dziewiąte piętro. Ale było gorąco. Przed chwilą doszło, mało brakowało, a doszłoby do tak zwanych drzwi od stodoły. Lewa ręka Doris się otwarła, prawie jej wyjechała szyna. Jeśli to by się stało, to wtedy byś tak odjechała tu. Mogłabyś wpaść na ławę. Ale no. Wcześniej ja byłem tu i bym cię w ostatniej chwili uratował, nie? No już jest, odcina w paluszkę. Palce z rąk? Wyrestuj, spokojnie, zrobisz, masz 6,5 minuty, więc z palcem w kieszeni zrobisz poniżej 10 minut, więc całkiem spoko. Weź se czepnij tak, wiesz, to zawsze pomaga lepiej, nie? Rozciąganie też jest dobrą praktyką. Także o ścianę sobie robisz takie coś, nie? Tak. Kurde, utrzymamy tą myszę. Bardzo dobrze. Tam u góry też możesz restować. Trzymaj łapki, mocno trzymają. Przysiad i 10 piętro, 8.20. No. Brawo. Jako trzecia osoba w historii
tego symulatora zrobiłaś całość. 10 pięter, przeżyłaś. Przeżyłaś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O właśnie. Co? Piszczel. Widziałem, jak zahaczyłaś. Ja nie. Ja widziałem dwa razy. Dwa razy ci się zdarzyło tak, że prawa noga o listę tu kopnęłaś. No, ja też widziałem. Dość tak na początku. No. Powiem tak, dobrze, ale nerwowo szłaś. Troszkę ci chyba stresik. Nie, no skoro ma być na szybkość, no to próbowałam, ale troszkę nerwowo przez to, bo pamiętam, jak robiliśmy tutaj trening po prostu na tych mniejszych listwach, to wtedy zrobiłaś bezbłędnie te przez pół godziny, ani jednego błędu nie było. No bo wiedziałam, że nie mogę spaść. No. W sumie tu też, ale tu na szybkość szliśmy, nie? No. Więc chciałam podkręcić. No i fajnie, całkiem zgrabnie to wyszło. Pompa jest na przedramionie. Notujemy wynik. Tak, żyła wyskoczyła. Pompa. Dobrze. Na oknach dałam z siebie wszystko, wsio. Na drabince wiem, że no nie jestem zadowolona, bo tam miałam zapas. Znaczy zapas, no i wiem, że ciało odmawiało posłuszeństwa, ale wydolność nie. Z okien jestem zadowolona. Możecie pisać w komentarzach, kogo byście chcieli tu jeszcze zobaczyć, właśnie czy, jak myślicie, czy jakieś dziewczyny w Polsce są w stanie zbliżyć się do wyniku Doris. Jeśli tak, to możecie, sugerować w komentarzach i spamować też przy okazji właśnie swoim faworytkom oraz swoim faworytom. Doris teraz musi tymi zmęczonymi łapkami podpisać się. Ja naprawdę będę miała ciężko. Oh my god. No. No nie wiem, czy dam radę. Ciężko się pisze takimi rękami. Naprawdę. Mam taką odcinę, że się boję napisać. Serio. Ale masakra. 10 okien. No i tu jeszcze duże, wyraźne Doris. Siu, serduszko. Jodzio. Sweet. Sweet git. Bardzo nam przykro, ale Adam, który właśnie wyciskał 250 kg w seriach na klatkę, właśnie został pokonany. Zabetonowany Tomek, który nie przegrał w siłowaniu na rękę od wielu lat, też został pokonany. Paleciok, którego siła jest porównywalna właśnie do jakichś mechanicznych, wielkich maszyn, takich jak paleciok albo wózek widłowy, też został pokonany przez małą Doris. Tak, właśnie Doris tu wskoczyła na trzecie miejsce, a za karę, że nie jest na pierwszym miejscu, teraz się musi napić yerby. Jak będzie z sokiem, to w nagrodę, ale jak a nie teraz... ma, nie ma z sokiem. No to czyli za karę. Nie ruszaj ruką. No nie wiem, wszyscy tą ruką zawsze ruszają. Doris, to nie jest twoja pierwsza yerba w życiu, nie? Nie. Piłaś już yerbę kiedyś ze mną, wtedy była z soczkiem. Soczkiem była przepyszna. Polecam. Słodsza była, nie? Pyszna była. I jeszcze z lodem. Mm. To było coś. To były czasy. Nie moja wina, że ja... No, chcę być najlepsza. Fajnie jest mieć właśnie ambicje na to, żeby być najlepszym. No. Ale trzeba w tym też odnaleźć pokorę, żeby się nie uszkodzić. I żeby nie, właśnie wiesz... Zgadza się. Żeby się nie załatwić, nie? W sensie, bo wiesz, czasami jak braknie pokory, to... Wiem o tym, ale to jest nadal taki trening, więc dajemy z siebie wszystko. Tak. A na zawodach trzeba trzymać głowę. No, to lecisz, mała. Raz. Dwa. 3, 4. Brawo, brawo, Jona. Dobry wynik. Starałam się. No, pokaż. To teraz ty. Teraz ja. Ja sobie dam wyżej, żeby było tutaj. Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze jeden. Dawaj! Ciśnij! No nie, no dobra, to tu wygrałaś. Wygrałaś. Fiona.
No to tą konkurencję w podciągnięciach na jednej ręce wygrała Doris. W nagrodę może się napić yerby. Pokazuję, objaśniam, drzwi od stodoły. Robią się w takim momencie, kiedy wchodzisz i puszcza ci tu ręka. I drzwi od stodoły to były, nie? Czyli takie właśnie... No, już nie masz. Tu nie mam butów teraz, nie? To jesteś w stanie dołożyć tu, nie? A, no tak. Jesteś w stanie uratować. Na tej byłoby trudniej to uratować. Jeszcze w ogóle jak z tego, w rozpierasce jak tu będziesz, to... No ciężko. To... No moim zdaniem jak już się to zrobi, no to wiadomo, że już nie masz siły, więc ta ręka będzie miała też ciężko już utrzymać, bo jednak skoro się otworzyła, to już no, siły to... brak, więc... Tak, nie, to jest kryzysowa to sytuacja, chód, no. Nie? Zrobimy taki test. 3, 2, 1, go! Uj, ale cię... Co? Ile jest? 5 sekund, 6, 7, 8, 9, 10. Wchodzisz. Wow, ja Wchodzi. Nie ma opcji. No. Ja trupię. Błogosławieniu. Wow, ale to było nierozsądne gówno. Ciekawe, nie? Wow. Nie, no dobra, już przeszło. Dobra, starczy, przeszło. Ty, ale ten pierwszy moment po zejściu... Ciekawe, nie? Mnie normalnie sponiewierało, nie? No. Ja się bardzo nie lubię kręcić, nie? A teraz mi niedobrze. No. Dziękuję za wytrwanie do końca i... Pozdro. Paula jest rekordzistką Guinnessa w podciągnięciach na drążku. Przez 24 godziny zrobiłaś ile tych podciągnięć? 4081. Tak. O matko. Paula załatwiona. O kurde.